Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgiert, były wieloletni współpracownik wywiadu, a później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a obecnie dziennikarz. I dziś, drodzy Państwo, porozmawiamy, to szokujące, o tym, że rząd PiS zamierza pakować opozycję i swoich przeciwników do szpitali psychiatrycznych, tak jak to było w Związku Sowieckim. Wy wiecie Państwo, że my nie żartujemy i to niestety jest fakt. To znaczy rząd po cichu próbował przemycić najważniejszą zmianę w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w ostatnich kilkudziesięciu latach. I chodzi po prostu o rozszerzenie katalogu osób, które mogą być hospitalizowane przymusowo z osób chorych na osoby, które będą po prostu, to jest takie, miały zaburzenia psychiczne, czyli takie bardzo nieostre rzeczy, których, no, tak jak to napisano w Rzeczpospolitej, tak skonstruowana definicja obejmuje osoby, z których część może nie wymagać pilnej interwencji lekarskiej. Oburzył się Rzecznik Praw Obywatelskich, który no akurat nie jest jakoś specjalnie dolegliwym recenzentem dla PiS, ale jak widać tutaj mu się odezwały wszystkie sygnały ostrzegawcze. Proponowane wprowadzenie nowej definicji szpitala psychiatrycznego oznaczało, że szpitalem psychiatrycznym w rozumieniu ustawy przestaną być zakłady opiekuńczo-lecznicze. O skutkach takiego rozwiązania uzasadnienie projektu także milczy. W ogóle, drodzy Państwo, widać tutaj taką chęć zastosowania, pozyskania narzędzia do izolowania ludzi bez zgody sądu, tylko i wyłącznie na podstawie jakiś diagnoz. No bo co to jest za problem, drodzy Państwo, do osadzonego sprowadzić trzech psychiatrów, którzy nagle orzekną, że do zatrzymanego, przepraszam, że nagle on wymaga po prostu leczenia psychiatrycznego i następnie go hospitalizować. Tak, drodzy Państwo, tak zwana psychiatria represyjna to powstała w drugiej połowie XX wieku w Związku Sowieckim. Ona już funkcjonowała w latach 20. i 30., ale tak incydentalnie. Dopiero w latach właśnie 50., 60. wprowadzono tą psychiatrię represyjną. To była ta słynna schizofrenia bezobjawowa, polegająca na tym, że ludzie, którzy krytykowali ustrój, czyli uprawiali antyradziecką agitację i propagandę, byli chorzy psychicznie. To był po prostu artykuł dokładnie po prostu tego kodeksu, który po prostu mówił o tym, że po prostu osoby takie, które... Była taka instrukcja o niezwłocznej hospitalizacji osób psychicznie chorych, stanowiących zagrożenie, powszechne zagrożenie dla ludzi. I to właśnie były te osoby, które po prostu były uważane za niebezpiecznych dysydentów i po prostu przylepiano łatkę chorych psychicznie, zamykano, także też odmawiano im nawet prawa komunikowania się oczywiście ze światem zewnętrznym. W każdym razie była też schizofrenia pełzająca, który miał być to taki utajniony proces schizofrenii, który po prostu pozwalał im diagnozować u każdego, no po prostu na podstawie jakichś drobnych zaburzeń takich, no to oni przychodzili i twierdzili, że to schizofrenia pełzająca, no właśnie taka bezobjawowa, no i pakowali delikwenta do szpitala psychiatrycznego. I żeby nie było, drodzy Państwo, no tutaj naprawdę trzeba bić na alarm, bo przypomnę, że w czerwcu żeśmy zaczęli jako pierwsi podnosić sprawę z Tomkiem tej ustawy o ochronie ludności, która była zakamuflowaną próbą wprowadzenia i nadania PiS nadzwyczajnych uprawnień, łącznie z nacjonalizacją firm, łącznie z jakimiś gigantycznymi uprawnieniami względem pracowników, obciążenia przedsiębiorców. to oburzenie było tak duże, że ten projekt do tej pory utknął w tymże Centrum Legislacyjnym Rządu. I w grudniu w tymże Centrum Legislacyjnym Rządu objawił się ten projekt, o którym dzisiaj będziemy mówili. Zareagował Rzecznik Praw Obywatelskich, oburzył się, tak jak tutaj cytujemy. Jeszcze nadmieniam taką jedną rzecz. Oni mówią o prostych zmianach technicznych, a tak naprawdę chcą sobie nadać uprawnienia do zaliczania ludzi do grona osób chorych psychicznie i internowania. No Tomku, jak to skomentujesz? Szanowni Państwo, no ja miałem okazję przećwiczenia na sobie tego, co się działo. Wcześniej to było takie bardzo, bardzo łagodne, bo w sprawie przebierańców był bardzo poważny problem ze mną i byłem 3 razy badany psychiatrycznie. 2 razy w więzieniu, drugim razem mnie dowożono, a 3. raz pani prokurator wyznaczyła mi badanie psychiatryczne, nie wiadomo po co, tego samego dnia, kiedy miałem czytać akta, czyli musiałem jechać z Warszawy do Katowic, no nie chciałem tam siedzieć kilku dni, chociaż pani prokurator mówiła, żebym został, żebym wynajął sobie hotel, nie ma problemów. Tutaj no, ja rozumiem, że tutaj chciano ze mną rozmawiać cały czas, ja unikam tego. I tego dnia miałem badanie psychiatryczne. To znaczy po prostu wyraźnie wskazywano mi drogę, że najlepiej by było, gdybym ja okazał się, że jestem chory i nie ma sprawy. Nic się nie dzieje. No, kolejnymi takimi działaniami było to, że w sprawie, która została zrobiona w odwecie za to, że ja miałem status poszkodowanego w sprawie przeciwko funkcjonariuszom CBA, wytoczono mi sprawę o to, że nie dzwonił do mnie pan Ocieczek, były szef CBA, tylko dzwonił do mnie pan Karpeta, też bezprawnie, obecny szef CBA. To tak pokrótce już mi to Państwo relacjonowali, ale o co chodzi z tym tematem psychiatrycznym? Szanowni Państwo, pani prokurator, z tym się moi prawnicy w ogóle byli szokowani i inni ludzie, wysłała do większości zakładów psychiatrycznych w Polsce pytanie, czy ja się tam leczyłem. Naprawdę, szpitali, tych oddziałów dziennych, no tego jest mnóstwo. Sama siebie w sytuacji, kiedy ja nie zgłaszałem żadnych tego typu problemów. Ja rozumiem, że przy każdym śledztwie prokurator wysyła na badania psychiatryczne, ale mało tego, że tutaj to wysłano mnie, to jeszcze prócz tego wysłano, no przecież to jest stygmatyzowanie człowieka. No, szanowni Państwo, no, do szpitali wysyłać pytanie, a ten pan się przypadkiem nie leczył. A czy to jest, to jest w ogóle bezprawne, ale teraz, tak. Szanowni Państwo, zobaczcie, co się stanie, jeżeli zmienią sobie ustawę. Teraz nie byli w stanie tego zrobić, musieli znaleźć miejsce, potrzebowali jakieś znaleźć papiery, nic nie znaleźli, ale liczyli, że może, bo mieli, z tego co my ustaliliśmy, jeden z ich współpracowników zeznał, że taka dokumentacja ma istnieć i stąd oni właśnie szukali tego. No, znaleźć nie znaleźli, bo nic takiego nie istniało. Natomiast dla nich to byłaby podstawa do zrobienia jakiejś sprawy, na której by stwierdzili, że zeznania Tomka nie mogą być brane pod uwagę, ponieważ no, jest tutaj jest to kwestia zdrowia psychicznego, etc. Zamykamy sprawę, etc. A pacjenta zamykamy w szpitalu psychiatrycznym. Ja wytłumaczę, o co tu chodziło. Chodziło o to, że rzeczywiście spotkała nas w życiu wielka tragedia. Nasza córka odeszła tragicznie. Popełniła samobójstwo. I moja partnerka leczyła się, korzystała z pomocy psychologicznej. Ja chodziłem tam, natomiast z tej pomocy nie korzystałem. Zresztą chodziła do mojego przyjaciela psychiatry, który już nie żyje, pana doktora Szymona Niemcewicza. Tak, Kaczyński właśnie tam z Nowowiejskiej, tam będziesz wiedział, o co chodzi. I pomagał, ja nie wymagałem tej pomocy, tego leczenia. Natomiast po prostu chodziłem tam razem, rozmawialiśmy z psychologiem, No, tragedia, 23-letnie dziecko no, odeszło w sposób naprawdę w tragicznych okolicznościach. Tyle. I tutaj próbowano na tym, w związku z tym stwierdzić, że być może zrobią coś, że ja jestem psychicznie chory. I dalej, szanowni państwo, jak już mnie podczas pierwszego aresztowania na wałach jagiellońskich wyglądało to w ten sposób, że lekarze przyjmowali w celi obok. Nie szło się do ambulatorium, tylko w celi był gabinet lekarski. Pusta cela i siedział taki pan w swetrze, zaprowadzono mnie do niego i pytał się, czy mi coś dolega. No mówiłem, no, że to co miałem problemy z kręgosłupem, boli mnie kręgosłup. No to mówi, że on wypisze mi lekarstwa. I szanowni państwo, ten człowiek wypisał mi lekarstwa. Pierwszy raz, jak wziąłem te lekarstwa, poczułem się fatalnie. To znaczy, myślałem, że upadnę koło łóżka i zrozumiałem, że to są jakieś lekarstwa, jakieś środki psychotropowe. Już drugi raz, czyli wieczorem, tych lekarstw nie chciałem wziąć. Tam się to odbywało w sposób taki, w jakich innych więzieniach się nie odbywa. To znaczy, pojedynczo biorą człowieka na korytarz, jest 3 strażników, jest pielęgniarka i jeżeli ktoś nie chce, no to po prostu na siłę mu te lekarstwa podają. No, ze mną tak to łatwo nie idzie. Powiedziałem, że nie ma żadnej możliwości. Ja nie będę brał lekarstw. Oni powiedzieli, że przepisał mi to lekarz. A ja powiedziałem, tak, ale ja prosiłem o lekarstwo na kręgosłup. A jaki to był lekarz? Powiedzieli mi, że ten pan w tym sweterku to był lekarz psychiatra. Ja głośno mówię, wszyscy słyszeli, mówię, ja nie chciałem psychiatry, po co żeście mi brali psychiatrę? No i szanowni państwo, oczywiście skończyło się na tym, że powiedzieli, że muszę wziąć wieczorem jeszcze te lekarstwa, bo inaczej mi zaaplikują je na siłę. No zrobiła się z tego wielka awantura w całym więzieniu, no bo no, nie dałbym sobie tych lekarstw tak łatwo zaaplikować, pewnie by to zrobili siłą, ale powiedzieli, że rano napiszę pismo, że rezygnuję z tych lekarstw. A ja powiedziałem, że nie potrzeba rano, napisanie takiego pisma zajmie mi krócej niż minutę. I tak to było. Zajęło mi krócej niż minutę, dałem im to pismo i tych lekarstw mi więcej nie dawano. Natomiast podczas tego drugiego mojego aresztowania dalej zabrano mnie do lekarza psychiatry w Zamościu. Zawieźli mnie tam policjanci i lekarze rozmawiali ze mną w inny sposób. A może mają pan jakieś problemy w dzieciństwie? No rzeczywiście, panie Tomaszu, coś się działo. Śmiało, niech pan się otworzy, niech pan powie. Niech ten koszmar się skończy. Niech ten koszmar już się skończy, panie Tomaszu. Przecież to nic złego, ludzie mają różne załamania. Wie pan, no tak jak to zespół stresu bojowego. No to nic złego, panie Tomaszu, naprawdę. My chcemy panu pomóc. Ja mówię, nie, ja dziękuję. Policjanci byli zszokowani, bo tak patrzyli i mówią, no pierwszy taki klient, wszyscy chcą świrować, a ten mówi, że jest zdrowy. Tak jak powołam tych policjantów chętnie na świadków. Także, szanowni państwo, teraz, kiedy żeśmy z Jankiem zorientowali się odnośnie tej ustawy o puszkach, naprawdę nie mam, Jasiu, i Tomku, centryzmu, ale to jest celowane naprawdę między innymi w nas. Jarek zrobi jakieś konsylium z tych swoich cudownych lekarzy, po to, żeby jej posadzić do więzienia, to była opinia anatomopatologa. I są to... Patomorfologa. No. Patomorfologa, przepraszam. Patomorfologa. I sąd to przyjął. No nie ma problemów. Specjalista od badania zwłok. No, natomiast... Tak. Szanowni państwo, także teraz 3 fachowców zobaczą, że jak my możemy mówić źle o Jaryce na przykład, prawda? No musimy być chorzy. Po prostu musimy być chorzy. No i wtedy, wiadomo, szpital. No. Przy okazji, wykorzystując, że poszedłeś tak daleko i powiedziałeś, to teraz Państwo rozumiecie, jak w 2019 roku próbowano Tomka sprowokować, kiedy wysłano policjantów, którzy mieli wzywać właśnie zmarłą w taki sposób córkę, mieli sprawdzać dom, czy ona się gdzieś nie ukrywa, mimo że oczywiście przecież prowadzili postępowanie w sprawie tej śmierci i byli 2 razy w tej sprawie. Czyli za każdym razem po prostu, żeby podejść, żeby sprowokować, żeby doprowadzić do... Sama jednostka, która prowadziła to postępowanie. Tak, więc tylko po to, żeby sprowokować, żeby tego... Takimi ludźmi jest dziś PiS, takimi ludźmi są ci, którzy nami rządzą, że w momencie, w którym stykają się z jakimś tam zagrożeniem, to po prostu wychodzą i próbują używać najgorszych takich naprawdę metod. No, powiedzmy sobie tak, że to jest takie najgorsze perlowskie gówno, można powiedzieć bezpieczniackie gówno, może nawet nie perlowskie, sowieckie, bo powiem, że jednak to perlowi nierówne, no jednak po czasach stalinowskich to już tak już później ludzi nie traktowano, a to co ci robią, to co ta właśnie sposób w jaki oni się odnoszą, to jest po prostu to nadużywanie władzy, to wjeżdżanie w prywatność, wykorzystywanie wiedzy, którą dostają w sposób nielegalny, wykorzystywanie do niszczenia ludzi. Ciebie wszędzie wyzywali od wariatów, robili ci różne rzeczy, usiłowali również dręczyć twoją rodzinę. Nadal usiłują, natomiast tam, drodzy Państwo, po prostu tak to działa, że oni chcą mieć po prostu uprawnienia, czyli to jest taka białorutynizacja, rusyfikacja polskiego systemu, czyli to nam Jarosław Kaczyński zaplanował na kolejną czterolatkę swoich rządów, czyli po prostu skoro chwilowo nie można pakować ludzi do aresztów na pewniaka, to będą na pewniaka ich najpierw pakować do psychiatryka. I to się zacznie, drodzy Państwo, od ludzi pewnie takich na prowincji, którzy przeszkadzają, mający mniejsze kontakty z ludźmi, czyli tacy bardziej... Była kiedyś głośna historia sprzed paru lat człowieka, który został złapany na kradzieży kawy, tam kilkusetgramowej, i spędził 7 lat w psychiatryku. I to była taka wielka historia, jak to było możliwe przy tych przepisach. A oni chcą te przepisy pozwalające izolować ludzi de facto po cichu zliberalizować. No mówię, że Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest wyjątkowo jakoś taki łagodny dla tej władzy, tutaj bardzo mocno zareagował, więc nawet on dostrzegł, że no jednak są pewne rzeczy, przy których milczeć nie można. Oni chcą po prostu wprowadzić administracyjne możliwości pozbawiania władzy, wolności. Skoro nie dają rady sądami, skoro nie udają im się tego, no to próbują z boku, tyłem. Próbują, zobaczcie Państwo, jak to idzie. Z jednej strony poszerzanie możliwości inwigilacji. My na przykład wiemy, że dziś znowu wykorzystuje. Mamy tego prokuratora Jana Drelewskiego, który się nami zajmuje. Ja to już tam wysłałem pytania do pana prokuratora, nie raczył odpowiedzieć. To będzie w osobnym materiale na ten temat. Pan prokurator oczywiście dostał pytania, w jakim trybie się mną zajmuje, dlaczego wydaje postanowienia o tym, że powoływać biegłych do sprawy działania przeze mnie na szkodę wierzycieli, których ja nie posiadam. Więc to jest bardzo ciekawa historia, w jaki sposób on to w ten sposób ci ludzie robią, natomiast to wszystko są mechanizmy, które oni wprowadzają celem stabilizacji tej dyktatury w budowie. To, że ona padnie, to my to wiemy. Myślę, że oni nawet też wiedzą, bo nawet zapytałem, już to cytowałem tą wypowiedź parę razy, zapytałem człowieka jednej ze służb, który ma tam 3 dekady stażu, czy Wąsik wie, że przegrają, tu słyszałem, że wie, ale stara się okłamywać Kaczyńskiego, staruszka, dziadka, w taki sposób został określony Kaczyński, że jest dobrze. I to są te ich sondaże po 38%, w których PiS wygrywa, w których PiS cały czas ma szansę zdobyć samodzielną większość. PiS nie ma żadnej szansy, to zresztą prawdopodobnie dziś się właśnie dokonuje, bo ta już nawet według nieoficjalnych, dzisiejsza narada, nieoficjalnych informacji dotyczy właśnie tych tworzenia, z kim PiS pójdzie do wyborów i kogo będzie próbował, w jaki sposób będzie próbował kogoś przekupić, zastraszyć, pozyskać dodatkowych wyborców, dodatkowe głosy. Ale wrócę jeszcze raz. Po raz kolejny tutaj opozycja troszeczkę za słabo reaguje na tego typu sygnały, bo już się pojawiły jednak te artykuły w Rzeczpospolitej. Ten, który cytowałem, pierwszy artykuł to był 11 stycznia. W tej chwili oni ważą, tak jak żeśmy mówili, jak żeśmy podnieśli raban w sprawie tego staniku wojennego, w sprawie tej ustawy o ochronie ludności, będącej tak naprawdę taką ustawą o szybkim stanie wojennym, szybkim, łatwym stanie wyjątkowym wojennym, zawieszającym prawa obywatelskie, które oni ćwiczyli, no i się powstrzymali. Jest spora szansa, że oni się teraz przynajmniej do wyborów będą bać tego dawać pod głosowanie. To właśnie tak jak się boją dawać tego staniku pod głosowanie, tak. No ja przypomnę, że teraz jest z szeregu pomysłów się wycofują, jak te pomysły wywołują sprzeciw. Dlatego tutaj ustawa o wysyłaniu ludzi do psychiatryka to tak naprawdę jest tester reakcji. Oni też chyba sprawdzają, na ile ludzie reagują w ogóle na tego typu sygnały. Dla mnie to jest mrożące krew w żyłach, że w ogóle są ludzie tak źli i tak zepsuci, że chcą tego typu prawo uchwalać. Szanowni Państwo, rzeczywiście jak byłem w więzieniu, jest tam dużo ludzi, którzy nie powinni przebywać w więzieniu, powinni przebywać w zakładach psychiatrycznych. Nie przejmują się tym absolutnie. Nie zwracają uwagi na to, że ci ludzie no w zasadzie nie mogą odpowiadać karnie. Ja byłem za tym drugim razem na Białołęce, w jednej celi ze mną był taki niepełnosprawny umysłowo człowiek, który straszył wielokrotnie rodzinę, z którą mieszkał. Ten człowiek miał taką pasję, on chodził i ścinał drzewa i tak pracował rzeczywiście, ciął gałęzie, robił takie rzeczy, miał swoją ukochaną piłę mechaniczną. To aż tak śmiesznie zabrzmi, ale ten człowiek, szanowni Państwo, on tylko mówił o tej pile, on się nie potrafił dokładnie wysłowić. Z tego, co opowiadał i mówił, to był przez tą rodzinę gdzieś tam traktowany, siedział tam w jakiejś komórce i ten człowiek nie nadawał się do zakładu karnego, pomimo tego, że prokurator postawił mu zarzuty. Rodzina chciała się go po prostu pozbyć i ten człowiek groził, mówił, robił. U nas też tam w tej celi opowiadał różne dziwne rzeczy. Człowiek naprawdę, mówili o tym wychowawcy, mówili o tym strażnicy, człowiek powinien być w zakładzie psychiatrycznym. Nie. I pomyślcie Państwo, jeżeli chodzi o tą perfidię, przecież rozumieją i widzą ludzi, którzy tak naprawdę wymagają pomocy, nie pomagają, nie leczą. Zobaczcie Państwo, jest olbrzymi wzrost samobójstw wśród młodzieży. Nie pomagają, nie robią z tym nic, nie starają się w jakiś sposób temu zapobiec. Dzisiaj gdzieś przeczytałem, że objawy depresji ma w Polsce 3/4 społeczeństwa. Że tak to wygląda. Polifilowali telefony zaufania dla młodzieży. Ale tutaj, żeby robić restrykcje i żeby ludzi zamykać, proszę bardzo, to trzeba. Tu będą leczyć. Oni będą leczyć tych, których nie trzeba, a tych, których trzeba, nie pomogą. Powiem Państwu, na ogół się z nich śmiejemy, bo to jest najlepsza konwencja, żeby ich wyśmiewać, ale tutaj już nie ma wyśmiewania. To jest niezwykle poważne. Poczytajcie sobie Państwo o profesorze Sacharowie, o tych wszystkich rzeczach. Cały świat się oburzał na to, co robią w Związku Radzieckim. A Kaczyński idzie dokładnie tą samą drogą. Dla niego jest wszystko jedno, aby osiągnąć swój cel. Skoro nie domknął sądów i te wredne sądy wypuszczają mu ludzi i on na przykład nie może, przecież skoro taki mecenas Giertych zemdlał, z nim się coś działo nie tak, bo być może rzeczywiście nie mógł się komunikować w tym czasie, doznał jakiegoś mikroudaru czy mikrostresu, to wystarczy 3 jakichś ich pseudofachowców, I oni powiedzą, ale to też jest... Trzeba człowieka w takim wypadku zawieźć do... Nie, ale to wszystkich co będą w stanie, w ten sposób będą w stanie każdego ze swoich przeciwników po prostu kwalifikować. No ja powiem, że tak, że no, nie bez powodu, przecież oni już tak naprawdę... Ja przepraszam, że dokończę. Z mecenasem Giertychem ja bym się zastanowił, czy tam nie było jakichś substancji wziewnych, bo nie będę zdradzał tych tajemnic. Przy różnych metodach służb specjalnych, jeżeli kogoś chce się, że tak powiem, gdzieś wypożyczyć i zabrać, są tego typu substancje. I to, że Roman Giertych nagle tak się u mecenasa stało, szanowni państwo, ja naprawdę, oni są zdolni do wszystkiego. Tym bardziej, że w ten sposób nawet mecenas mówi, że stanął koło niego funkcjonariusz i nagle mu się zrobiło słabo. Poczuł, że coś mu zrobił. Nie można się śmiać, szanowni państwo, bo z tego później się okazuje, że to jest zupełnie inaczej. Zobaczcie, z nas też się wyśmiewano, kiedy mówiliśmy, że jest Pegasus i że oni korzystają z Pegasusa. Robiono z nas wariatów, po prostu wyśmiewano, mówiono, że jest jakaś operacja ich specjalna, którą zrobiono, a oni po prostu dostali od nas zainfekowane szczury z łapami malowanymi i teraz mają straczkę. Krótko mówiąc, oni publikowali na kontach informacje, które my wiedzieliśmy, które dla nich spreparowaliśmy, stąd mieliśmy żywy dowód stosowania wobec nas technik specjalnych. Natomiast to nie jest tak, że to wraz ze Związkiem Sowieckim ta psychiatria represyjna została zarzucona. Ona jest w tej chwili stosowana przez reżim białoruski. Na przykład, to tam regularnie się pakuje do psychiatryków ludzi, którzy krytykują Łukaszenkę, ale podobnie też jest w wypadku w Rosji Putina, gdzie na przykład dziennikarze taki zaczęli praktykować, chyba jak to ktoś mówił, że chyba im się znudziło po prostu już mordowanie tych dziennikarzy, no to zaczęli po prostu używać tego jako formy represji. Tutaj mamy do czynienia z tym, że Jarosław Kaczyński po prostu sięga do takich klasycznych sowieckich wzorców i rosyjskich, i białoruskich współczesnych, to aż po prostu aż trudno w to uwierzyć, że można tak otwarcie, to tak najkrócej rzecz biorąc. W ogóle bardzo przestrzegał, ty pamiętasz, i na to są dokumenty. Ja otrzymałem informację od naszych przyjaciół z Bułgarii, że członkowie polskich grup przestępczych kupili 49 takich specjalnych ampułek, takich środków, które czyszczą pamięć. To znaczy są to takie środki, które na początku zostały wyprodukowane w rosyjskich laboratoriach służb specjalnych, które były stosowane do wykańczania przeciwników politycznych. Te środki nie zabijają. Te środki to są tak zwane czyściciele pamięci. Człowiek po zaaplikowaniu takiego środka w zasadzie zachowuje się jak małe dziecko. Poszły na ten temat materiały. Później poszły potwierdzenia tych materiałów. Grupa przestępcza chciała atakować tymi środkami prokuratorów, sędziów, świadków koronnych. I ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja od razu zrobiłem z tego materiały, notatkę. Są na to świadkowie. I szanowni państwo, patrząc na ich desperację, o tym się teraz nie mówi, a to było w 2016 i 2017 roku. Mamy na to dowody. Ale to jest kopia właśnie, to chodzi. No to chcemy... do głowy coś głupiego nie przyszło, dlatego o tym wszystkim mówimy. Warto teraz tutaj państwu właśnie pokazać, że to nie jest wprost kopiowane to, co teraz robi Białoruś. To nie jest tylko metoda Związku Sowieckiego archiwalna, tylko to jest aktualna metoda białoruska i rosyjska, czyli PiS po prostu wzoruje się na tych systemach. Jest taki jest taka publikacja Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Oksana Wojciuk, psychiatra represyjna we współczesnej Rosji, właśnie jako sposób na walkę z inakomysliem. I tu, drodzy Państwo, jest opis właśnie historii, poza oczywiście takim rysem psychologicznym, skąd, rysem historycznym, skąd to się wzięło. Jest na przykład historia Ilmi Umerowa, który udzielił wywiadu krymsko-tatarskiemu kanałowi telewizyjnemu w języku krymsko-tatarskim. No i został właśnie zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. To był członek tej mniejszości, tych rdzennych mieszkańców Krymu, którzy kiedyś byli wywożeni na daleko, daleko poza Krym. Potem dostali prawo gdzieś tam powrotu i stanowią niewielką mniejszość rzeczywiście w na obecnym Krymie, natomiast to jest ta rdzenna ludność właśnie krymsko-tatarska i no, krótko mówiąc, właśnie jego postanowiono stygmatyzować. Kiedy on odmówił poddania się badaniom psychiatrycznym, no to umieszczono go w klinice psychiatrycznej dla przeprowadzenia przymusowej ekspertyzy. Przy okazji pozbawiono go dostępu do jego leków, a facet posiadał nadciśnienie cukrzycy, chorobę Parkinsona i takie odstawienie leków nagłe, ogólnie zresztą odstawienie leków, a już szczególnie nagłe, powoduje dla takiego człowieka bardzo duże zagrożenie życia i zdrowia. Ponieważ sprawę nagłośniono, to przywrócono mu leki, ale wciąż trzymano go w tym szpitalu psychiatrycznym ponad 3 tygodnie. Jak tutaj zauważono, była to próba wykorzystania psychiatrii, tutaj cytuję Tatianę Cooper z organizacji Human Rights Watch, żeby zmusić Umerowa do milczenia i zaplamić jego reputację, bo PiS tutaj będzie próbował właśnie ludzi stygmatyzować, że to nie jest tak, drodzy Państwo, że my tutaj coś robimy, tutaj odpowiednie służby medyczne mają wątpliwości, my oczywiście życzymy Panom powrotu do zdrowia, natomiast to są takie właśnie gry i zabawy PiS-u. Na razie zareagował Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast to jest tak, tutaj jeszcze może... Sprawę Gabriela Janowskiego. Już takie rzeczy miały miejsce. No tak, Gabriela Janowskiemu ktoś podał środki, następnie widziano go, jak skakał, jak zachowywał się w sposób dziwny, kompromitujący. No, dosyć skutecznie go wyeliminowano w zasadzie z głównego nurtu polityki to na zawsze. Podobnie było z szefem komisji badającej bodajże sprawę Orlenu, jeśli nie mylę. A czy nie, jemu to akurat prawdopodobnie, tutaj nie ma żadnych dowodów, natomiast po wypiciu kawy doznał wylewu. No i były podejrzenia, że po prostu podano... Zablokowano mu jakiś środek. Tak. Jakiś środek podnoszący ciśnienie, czy też coś, co powodowało. No, w wypadku Janowskiego no, to prawdopodobnie był jakiś środek tak zwany psychoaktywny, czyli krótko mówiąc jakiś pobudzający. Natomiast tutaj, żebyście Państwo zrozumieli, o co tutaj chodzi, to może ja przeczytam tutaj fragment wspomnień tego pana Ilmi Umerowa, który wspominał swój pobyt w szpitalu psychiatrycznym. W pierwszych dniach przebywania w psychiatrii miałem szok. Przede wszystkim był on spowodowany warunkami, w których się znalazłem. Oddział 9, gdzie mnie umieszczono, zamkniętego typu, znajdują się tam ludzie z przewlekłymi chorobami psychicznymi oraz osoby, którym została naznaczona ekspertyza. Były tam takie jednostki. Przez kilka dni byłem sam w ogromnie pustym pokoju, bez drzwi przylegającym do toalety. Żadnej izolacji od chorych psychicznie nie było. Jedynym przywilejem była toaletka symboliczna przy łóżku. Najbardziej mnie przeraziła ubikacja, była w drastycznym stanie. Mimo to miejscowi mieszkańcy urządzili z niej klub. Ciągle tam zbierało się 10-12 osób. Oni tam rozmawiali, śpiewali, palili i nawet pili herbatę. Stali naprzeciwko osób, które przychodziły do WC za potrzebą. No i wrażenie, że się każdy załatwiał jak na scenie. Po 5 dniach takich problemów i po wielokrotnych skargach członków rodziny dostałem pozwolenie na korzystanie z WC personelu, który prawie niczym nie różnił się, chyba że nie było, ale nie było tam widzów. Z prysznicem było tak samo, więc wszystkie moje spa procedury składały się z wycierania wilgotnymi ręcznikami kilka razy dziennie. Ze szpitalnego jedzenia i wody zrezygnowałem w pierwszym dniu w celu uniknięcia podmienienia jakichkolwiek niepożądanych leków. Jadłem tylko 2 razy dziennie, kiedy odwiedzała mnie rodzina. Leki, które ja zażywałem już wiele lat, znajdowały się w sejfie pielęgniarki, skąd ja codziennie rano brałem dzienną dawkę. W pierwszym dniu były problemy, jednak po konsultacjach z tamtymi lekarzami moje leki pozostawiono. Pierwszy tydzień w szpitalu psychiatrycznym był najtrudniejszy. Adaptacja do takich warunków była nie lada wyzwaniem, szczególnie biorąc pod uwagę moje choroby chroniczne. 5. dnia zemdlałem. Dobrze, że miało to miejsce podczas odwiedzin rodziny i obok była córka, która szybko zareagowała i pomogła mi dojść do siebie. Pielęgniarka na oddziale nie posiadała nawet zwykłego amoniaku. Udzielenie mi niezbędnej pomocy z personelem medycznego polegało na zmierzeniu ciśnienia. 10 minut później przyszedł lekarz. Po tym jak zemdlałem, miałem skoki ciśnienia, źle się czułem. Musiałem zwiększyć dawkę przyjmowanych leków, aby kontrolować poziom cukru i ciśnienia. Po kilku dniach zauważyłem pogorszenie wzroku, co było skutkiem tych 2 kryzysów. Później do mojego pokoju przeniesiono zostały 3 osoby. Jednak administracja szpitala przekonywała wszystkich, że jestem w pokoju sam. Ponadto lekarze podczas wizyty w szpitalu komisarza do spraw człowieka nie przyznawały się do tego, że zemdlałem. Sama ekspertyza przebiegała w formie biesiady. Już od pierwszych dni ekspert nie miał wątpliwości co do mojej poczytalności, co zresztą zostało potwierdzone po 3 tygodniach mojego pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Komisja nie stwierdziła u mnie żadnych zaburzeń psychicznych. Dokładnego sformułowania nie znam, gdyż wniosek został przesłany śledczemu. Jednak jak widać pod naciskiem olbrzymiego rezonansu na całym świecie, FSB nie zaryzykowało już przepisać wyniku, jak nie zaryzykowało zrobić z tego typu zamówienia lekarzom. No to właśnie pokazał, że nagłośnienie problemu nawet w Rosji w 2016 roku sprawiło, że tego nie zrobili, natomiast no, stanowiło to rodzaj stygmatyzacji upokarzających warunków. Natomiast no, tutaj na przykład pokaz tego, co można było zrobić. Jeszcze raz przypomnimy, bo my to wtedy upubliczniliśmy. Pomysł, w którym prokuratura, która ściga Tomka, wysyła do wszystkich szpitali psychiatrycznych w Polsce. Jest to w ogóle już jakieś kuriozalne naruszanie w ogóle też tajemnicy lekarskiej, wzywanie takich szpitali do wysyłania tego. Natomiast to przede wszystkim pokazuje po prostu jakiś kuriozum, w którym my się znaleźliśmy, że oto ci prokuratorzy, którzy ścigają Tomka, chcą z jednej strony doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej zamknąć tę sprawę i uczynić jego sprawę jako ad acta, odłożyć, no bo pacjent się nie nadaje do tego, żeby go osądzić, oskarżać. To Państwo, jak już nas oglądacie tyle czasu, to chyba już wiecie, dlaczego tak jest. Natomiast zobaczcie, jaki ten system jest zły, jaki Jarosław Kaczyński buduje państwo opresyjne. To znaczy, to są takie narzędzia, które nie od razu byłyby użyte przeciwko temu. To wszystko działo się powoli. To jest tak, jak wprowadzili w lipcu 2022 roku to prawo grzebania w kontach, ale tak naprawdę dopiero teraz w kampanii wyborczej ludzie zobaczą, co się zacznie dziać. Jak zaczną latać materiały, gdzie kto co wydaje. Tak jak poleciał materiał na tym, bodajże to było w TVP, o tym, że Piotr Kraśko miał problemy z Urzędem Skarbowym i musiał zapłacić odsetki zaległe tam kilkaset tysięcy podatków, bo przez parę lat nie zapłacił, nie rozliczył jakiejś tam działalności. W ten sposób oni będą po prostu brać wydruki skąd i następnie na przykład pisać, że oto ten człowiek, który tutaj jest, nie wiem, działaczem chrześcijańskim na przykład, albo tego, ale chodzi gdzieś tutaj, korzysta z tego i z owego i płaci kartą, bo będą mieli takie dowody. To jest właśnie takie tworzenie infrastruktury do nękania ludzi. To jest bardzo, bardzo tutaj taka rzecz, tym bardziej właśnie, że oni uderzają w takie sprawy, no bo tłumaczenie się z tego, że nagle ktoś chce tutaj psychiatrycznie hospitalizować, no jest takim, no drodzy Państwo, no dużym problemem właśnie tutaj stygmatyzującym. No i potem Kaczyński tutaj, no nie bez powodu komuniści po to sięgali, no bo w tym momencie oni będą swoim tłumaczyli, że przecież jak to, no przecież to lekarze się interesują, przecież my nie mamy z tym nic wspólnego. My z tym nie mamy nic wspólnego, to lekarze. I tak, no, widocznie są chorzy. No, mamy do czynienia naprawdę z podłym, ze złym systemem, ale też, to też jest takim ostrzeżeniem dla opozycji, pokazaniem, ja jeszcze raz powtórzę, no, obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich jest dużo łagodniejszy dla tej władzy niż poprzednik, niż pan Bodnar, pan Adam Bodnar, który jednak tam bardzo mocno bronił praw człowieka, bronił demokracji. W zasadzie no, doprowadził do tego, że PiS no, zrobił wszystko, co mógł, żeby sabotować i wybrać sobie takiego rzecznika, który, jak wydawało im się, nie będzie im stwarzał problemu. Natomiast tu Marcin Wiącek jednak się upomniał. Drodzy Państwo, jednak im tutaj napisał bardzo, bardzo ostre słowa, że proponuje się najważniejszą zmianę ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w jej historii. To jest stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze raz, rząd po cichu próbuje doprowadzić do największej zmiany w historii. Zmiany, której celem jest jedynie uczynienie procesu pozbawiania kogoś wolności poprzez umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym bardzo prostym zabiegiem. Tak w skrócie. Szanowni Państwo, my mamy w postaci was taką tarczę. Zobaczcie, w związku z tym nawet, że tak często się z wami spotykamy, no wszyscy widzą, że my nie nadużywamy alkoholu, nie bierzemy żadnych środków odurzających, normalnie funkcjonujemy, nie robimy nic złego. Gdyby nie to, Szanowni Państwo, spodziewam się, że tutaj by krążyły już różne plotki, różne fałszywe oskarżenia. Teraz mają z tym problem, no bo jak oni to zrobią, skoro nas Państwo widzicie i potraficie to ocenić. No. To jest dla nich też bardzo, bardzo poważny kłopot. No to myślę, że my nie jesteśmy jedynym celem, tak. Drodzy Państwo. I nie jesteśmy jedynym celem takich operacji. Takich ludzi w Polsce pewnie narażonych na tego typu działania są dziesiątki. Co najmniej kilkuset albo i tysiąc. Ale myślę właśnie, bardziej liczylibyśmy w setkach. I tak jak mówię, że tego typu działania byłyby testowane. To jest tak jak Pegasus zaczynali od testowania na sobie. Tak być może nawet tego typu rzeczy zaczęliby testować na swoich niepokornych, jakichś takich kolesiach, których się po prostu zamknie, bo to na początku na przykład na poziomie lokalnym. I to są takie rzeczy, że to jest po prostu nadanie takich uprawnień władzy, każdej władzy, bo to jest też tak, drodzy Państwo, że to jest ten ukochany tekst, PiS-u, że niewinni się nie mają czego bać. Natomiast prawda jest taka, że władza nigdy nie powinna mieć żadnych uprawnień specjalnych, które się opierają tylko i wyłącznie na takiej nadziei, że władza nie będzie jej nadużywać. Prawda jest taka, niestety bardzo brutalna, że jeżeli jest stworzona możliwość nadużywania, no to ta władza jest nadużywana. Weźmy na przykład cały system kontroli operacyjnej, który po zmianie władzy będzie musiał być zupełnie inaczej ustawiony, żeby nie mogło być tak, że służby tak naprawdę podsłuchują i inwigilują ludzi bez żadnej kontroli. I jeżeli one nie chcą potem iść z tym do sądu, to tak w zasadzie mogą sobie robić to na zawsze bez żadnej kontroli. Dowiedzieć, że był podsłuchiwany i inwigilowany. To jest jego prawo. A my na przykład, my o tym, że jesteśmy podsłuchiwani i inwigilowani, no to mówiliśmy od ładnych paru lat, drodzy Państwo. No właśnie wtedy, jak Tomek mówi, nas właśnie mówiono, pisano nam, że mamy zwidy, że jesteśmy ludźmi, którzy twierdzą, że tam widzą właśnie tutaj rzeczy, których nie ma. Natomiast jak się okazało, że w tym czasie, co mówiliśmy, że był używany właśnie systemy totalnej inwigilacji, był wobec Tomka używany Pegasus. Zresztą nie tylko wobec niego, bo tutaj używano tych Pegasusów. Ja zacytuję słowa człowieka z zagranicznych służb. Oni traktowali to jako telewizję przemysłową, niezależnie od tego, że kosztowało to masakryczne pieniądze. bo każde takie wejście to było $40,000 przy tych najlepszych Pegasusach. To są horrendalne pieniądze. No i na przykład przy tobie było tych wejść tam na tym telefonie prawie 20 przy tym. Ja powiem też pacjentem zero, bo te pacjenci zero to był pan Zbigniew M, szef delegatury warszawskiej CBA, pan Maciej, zastępca dyrektora Wydziału Pracy. I prawdopodobnie ty. I ja. No, tak jeszcze chyba 2 funkcjonariuszy CBA. To tak to było. Dlatego tak zabrali szybko te dowody, te telefony z sądu, żeby tutaj ten Pegasus kolejny im nie wyszedł, no bo to im rozwala całą narrację, cały kłopot. Bo cały czas trzymają od 2018 roku, 23 stycznia moje telefony i oddali mi część innych, a część trzymają. Oddali mi takie stare, tak jak ty masz, Janku, takie wiesz, te takie, z których oni nie mogą posłuchiwać, to te telefony mi oddali. A tamte inne trzymają. No trzymają dlatego, żeby nie potwierdzić, że... Szanowni Państwo, one były w sądzie i je zabrali z sądu z powrotem. Właśnie, że będzie po pierwsze kolejne śledztwo w sprawie Pegasusa, ale po pierwsze, drodzy Państwo, tam jest problem, że jak coś usunąłeś z takiego telefonu i chcesz tam coś teraz wgrać, no to nie jest to operacja, którą można zrobić normalnie. I teraz jest problem, że jak oni oddadzą te telefony, to będzie widać, że była ingerencja. Tak, że była ingerencja w ten telefon. I to jest coś, co ich bardzo, bardzo boli, no bo Tomek pokazał, że ma dowody, że te maile, które oni usuwali, istnieją. Nie tylko, no wiesz, no materiały na pendrive'ach, które skasowali. No tak, no byłeś kolekcjonerem pustych pendrive'ów, które zabezpieczono u ciebie w domu. Szanowni Państwo, więc historia właśnie tutaj, na którą zwracamy uwagę, to jest to, co alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Alarmują też lekarze, psychiatrzy, którzy piszą do rządu, że tak nie można. Zobaczymy, co PiS z tym zrobi. Przypomnijmy, że ustawa o staniku wojennym na razie jest zawieszona, bo PiS się nie odważył włożyć jej pod obrady. Nie odważył się jej uchwalić, no z tego tytułu, że uznano, że będzie za duży dym, że jak ustawa trafi do Senatu, jak zacznie być to nagłaśniane, omawiane, wyrzucane, że tak powiem, na zewnątrz, pokazywane te wszystkie przepisy, chociażby na przykład przepisy, które ty znalazłeś, te takie, które były ewidentnie wrzucane pod chorałę, żeby mógł wreszcie wyburzyć wywalić tych wszystkich ludzi bez właściwych odszkodowań z tego pod ten centralny port komunikacyjny. Więc oni tego przed wyborami nie wprowadzą. Co do psychiatryka, uważam, że jak będą spore responsy, spore reakcje, też się będą bali. Natomiast popatrzcie Państwo, przepraszam za określenie, z jakimi skurwysynami mamy do czynienia, że chcą po prostu móc na kiwnięcie palcem izolować ludzi. Nie poszło z opanowaniem sądów. No to chcą teraz mieć możliwość na kilku biegłych i pakujemy pacjenta do psychiatry. Ustawę, gdzie mogą kraść te środki i czarne, kto przydziela, też przemycili przy innej ustawie. No tak, ale właśnie nie, powiedzmy sobie, ale to jest takie, twierdzą, że mogą. No, ja im dedykuję cały czas to, co napisała pani prokurator Wrzosek. No. Zwykłe złodziejstwo. No to będzie, to wszystko podpada pod kodeks karny, no jeżeli się komuś wydaje. W każdym razie to jest, jeżeli komuś się wydaje, że takie rzeczy przejdą, to naprawdę, szanowni państwo, to jest naprawdę bardzo naiwnym człowiekiem, dlatego że te miliony złotych, które one dzisiaj biorą, to wszystko trzeba będzie odleć. No. Pewnie nawet z odsetkami w niektórych wypadkach. W każdym razie ja jestem ciekaw właśnie, jak te wszystkie media, tak? Media, dobrze mówię? Media, tak. Jak one wytłumaczą się takie na przykład, jak na przykład ten właściciel tego tygodnika Wprost udowodni skuteczność tej reklamy, które na przykład płacą te za reklamy Wproście te miliony złotych, jak do rzeczy to będzie udowadniane, jak te wszystkie pensje na przykład tych Ziemkiewiczów. Które... No Janek, program Puszcza to jest coś, no rzeczywiście. Ale program za tyle milionów. Ale to jeszcze Tomek jest jednego. Tam to po prostu zamontowano kamery, tylko że, no, drodzy Państwo, no koszty po prostu kamer, no to jest, to ja powiem szczerze, Tomek Sakiewicz jest odważnym człowiekiem. Ja bym tego, drodzy Państwo, nie brał czegoś takiego, bo... Zrobił dużo lepszy, który ma więcej odsłon za 1500 zł, jeden z leśników za znaczy. 1500 zł. No właśnie, drodzy Państwo, to jest ta różnica, że takie rzeczy można w łatwy sposób udowodnić, ośmieszyć. A ja polecam Historię na Weekend, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze polecałem już wiele tekstów z tych, natomiast tutaj polecę coś ze środka tym razem o kuriozach przedwojennej Polski, o tym, że przed wojną Sejm debatował o długości spódniczek uczennic i uczniów. I o panu chuju, tam też jest. Tak, który mógł dzięki tej ustawie zmienić nazwisko. Jest, bo to, drodzy Państwo, nie było tak prosto. To nie jest tak jak tego, że tak było prosto zmienić nazwisko. Natomiast tutaj jest też artykuł dosyć ważny, jeden taki, który ja lubię, o przypadkowym zwycięstwie Izraela w 1973 roku. Żydowska armia odniosła sukces tylko dzięki błędowi Egipcjan. I w Izraelu, mimo tego, że wygrano wojnę, powołano komisję i z detalami przeanalizowano tę całą sprawę, wdrożono tych winnych ludzi, którzy byli zaniedbań, ukarano, ale przede wszystkim wyciągnięto wnioski. Napisano, dlaczego zostały popełnione błędy, co należy robić w przyszłości, żeby tych błędów nie popełniać. Tymczasem w Polsce teraz w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek było pisanie dramatycznego lądowania samolotu w dramatycznych warunkach, które tylko cudem nie skończyło się kolejną katastrofą. I to jest też taki właśnie resume tego, za przeproszeniem, gówna, które zrobił Kaczyński z katastrofy smoleńskiej, że zamiast zrobić z tego po prostu przykład po wsze czasy, czym się kończy gmeranie przy procedurach bezpieczeństwa. No wiadomo, że Kaczyński tego nie zrobi, bo dla Kaczyńskiego to jest po prostu śmierć cywilna, śmierć też ludzka jako człowieka, bo w momencie, gdyby Polacy gremialnie zrozumieli, że Kaczyński ich cynicznie okłamuje w sprawie śmierci ludzi w Smoleńsku, no to byłby przecież olbrzymi dramat. To byłoby po prostu coś, co nie pozostałoby bez sceny. Dlatego on już będzie wolał głosić właśnie to, że dowody na zamach zostały zniszczone w wybuchu na zamach. To zdaje się taki żart popularny internetowy przypisuje, że tak miał rzekomo powiedzieć Antoni Macierewicz. Nie chce mi się w to wierzyć, ale drodzy Państwo, to jest tak w sumie cyniczny człowiek, że czemu nie. Oprócz tego w środku numeru jest jeszcze tekst o Polsce bez katolicyzmu, o tym, że w XVI wieku król Zygmunt August chciał na wzór Henryka VIII ogłosić się głową Kościoła katolickiego. Dlaczego tego nie zrobił? Bardzo ciekawa historia. A także, drodzy Państwo, historia ostatnich kamikadze. Kilkunastu pilotów samobójców zaprotestowało przeciwko kapitulacji Japonii. Historia na weekend polecam. Redaktorem naczelnym jest mój brat Aleksander Piński. Ja zapraszam na jego kanał na YouTube. Tam nie ma polityki, tam jest sporo ekonomii. Ekonomii tak pokazanej od takiej strony, jakiej Państwo nie znacie, czyli o tym na przykład, jak Japonia stała się mocarstwem w niespełna 30 lat po tym, jak zrzucono na nich bomby atomowe i była krajem w sumie cały czas okupowanym. I będąc krajem okupowanym w ciągu tych właśnie 2-3 dekad doszusowała do największych potęg światowych. To jest bardzo ciekawe, jak oni to zrobili. Dla zaciekawienia powiem, że wybrali zupełnie inną metodę bogacenia się niż Polacy. Oprócz tego tam jest też taki materiał o tym, czy Polacy będą zawsze biedniejsi niż państwo zachodnie. Też warto obejrzeć, posłuchać materiał Polska na zawsze biedna. A ja, żeby coś sprawiedliwości stało się zadość, to co my jeszcze możemy powiedzieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby musiał zostawać z nami na post-reklam, po reklamie PiS? Że rzeczywiście jutro dowie się, że ta inicjatywa posła Giżyńskiego to nie są żarty. Naprawdę w PiSie jest dużo ludzi, którzy wiedzą, że on już nie jest przyszłościowy. On dokładnie to zrozumie. Jutro podczas tego plenum, czy tego biura politycznego... Nie, to nie jest jutro, Tomek. To jest dziś. Dziś, przepraszam. Tomku, dziś i to już faktycznie jest dziś. To już dziś dana, panie Jarosławie. Tak, to już dziś. To już dziś. To już dawno jest dziś. Jeszcze zobaczy pan te twarze, które zatroskane o pana stan zdrowia kiwają głowami, ale oni sobie tylko myślą. Jak najszybciej coś stąd wyjść i co by tu jeszcze zapierdolić, dopóki jeszcze można. Tak, po prostu to jest takie motto. Natomiast to jest parę lat temu. Ja mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński powinien sobie obejrzeć taki film. Jak tak patrzę po prostu, jest taki film komediowy, nieźle zrealizowany. Nazywa się Śmierć Stalina. Świetny film. No właśnie, no i tak uważam, że Jarosław Kaczyński powinien sobie ten film obejrzeć, to mu da wiele do myślenia o tym, jak funkcjonuje jego najbliższe otoczenie i jak dużym jest darzony szacunkiem i miłością i oddaniem. Natomiast to jest takie oczywiście bez żadnego trybu, drodzy Państwo. No jeszcze na koniec tutaj polecę naszą książkę, właśnie podpisaliśmy z Tomkiem tutaj sporo egzemplarzy. To jest Kamiński. No, to jest historia faceta, który zaczynał od kapowania, skończył oczywiście w PiSie. I drodzy Państwo, takich jest tam dużo. On zaczynał od kapowania. To jest takie dwuznaczne. On często kończy w PiSie, tylko przez 2S. Aha, no tak. To prawda. To prawda, drodzy Państwo, książka jest do nabycia w wielu miejscach. My polecamy capitalbook.com.pl, bo właśnie tam podpisaliśmy w tej chwili kilkadziesiąt książek jest do nabycia, więc z naszymi autografami polecamy się, drodzy Państwo, i Państwu mówimy do zobaczenia.